No witam was bardzo serdecznie, 23 Cryptite, taką case batelką zaczynamy sobie oczywiście dzisiejszy odcinek, więc kontynuujemy to nasze polowanie na kosę właśnie w skrzynkach CS-owych na CSGO skinsie. No generalnie oglądaj film do końca, jak chcesz oczywiście wygrać skina, bo będzie oczywiście do wygrania i będzie hasło konkursowe podane w trakcie filmu. No dzisiaj, kurczę, no takie mieszane mam uczucia, stary, no bo oczywiście, no jak możecie zauważyć tutaj w koszulce reprezentacji, kurczę, jestem trochę zmieszany po tym meczu, bo jednak serduszkiem oczywiście za Polakami, tak? No na kuponie była Holandia, kurczę, w ogóle to jest hit, bo jestem, nagrywam to po meczu Danii, która wygrywała 1-0 i która, no którą miałem na kuponie czystą, tak? Została mi tylko Dania i Anglia na kuponie i... No i kupon, że tak powiem, GG, tak? Już się nastawiałem, kurczę, że może w końcu kupon wejdzie. A tu Dania mówi, nie, tutaj nie ma wygranego kuponu. No jestem pewien, że ta Anglia z Serbią wygra, więc... kurczę, no unlucky strasznie, bo Dania miała tyle sytuacji, no które powinna wykorzystać, tak? Tam do przerwy powinno być 2-0 co najmniej. No ale no mówi się trudno, tak? Generalnie, no jeszcze odnośnie tego meczu, no mówię, no na kuponie oczywiście Holandia, więc tam się cieszę, jak drugą brameczkę strzelili. No ale Polacy, kurczę, naprawdę bardzo dobrze mecz zaczęli, no, wygrywaliśmy 1-0, tak? Dosyć długo chyba nie, no ale wygrywaliśmy 1-0. Tam widziałem w ogóle, że bookmacher jakiś tam zrobił promocję, że wystarczy jeden gol Polaków, w sensie, że jeżeli Polska będzie wygrywać chociaż przez jedną sekundę. Aha! Patrz to! I butterfly za 5 koła, no nieźle. Widziałem, że bookmacher jakiś zrobił promocję, że jeżeli Polska będzie wygrywać chociaż przez sekundę, to zakład jest rozliczony jako wygrany i był właśnie kurs chyba ponad 5 na to, że no wiesz, no stawiasz po prostu, że Polska będzie wygrywać chociaż przez sekundę, no i wygrywasz na kursie 5x, nie? No i kurczę, no to weszło. No ja mówię, kurczę, jak to zobaczę, mówię, nie no, zajebisty tak naprawdę, zajebista promocja. No ale finalnie tego nie postawiłem i skończyłem, że tak powiem. Z przegranym kuponem, tak? No tak samo jak z przegraną bitwą tutaj, no niestety zaczynamy. No ale generalnie jeszcze co do meczu tutaj Polaków, no kurczę, prócz tego, że w większości meczu nie byłem w stanie obejrzeć, przez to, że strona TVP Sport nie działała, no to oprócz tego powiem, że no naprawdę mecz bardzo fajny. Pokazaliśmy tak naprawdę, że my umiemy grać w piłkę. No ja byłem naprawdę w szoku, stary, że my umiemy grać w piłkę, no ale kurczę, no powiem tak, no wstydu nie ma, tak? Powiem, no wstydu nie ma. Tak samo jak wtedy na Mistrzostwach Świata w meczu właśnie z Francją, no który ostatecznie przegraliśmy, no też tam pokazaliśmy, że umiemy grać w piłkę, tak? I no naprawdę możemy chyba być dumni z tego meczu, w sensie dumni. No wiadomo, że porażka nigdy nie może być, no nie można się cieszyć z porażki, tak? No ale ta drużyna w końcu zaczyna jakoś wyglądać i w końcu zaczyna łapać jakąś taką, wiesz, jakąś taką tożsamość i widać po prostu tą chęć do gry, nie? Więc no generalnie bardzo liczę, że jednak jakimś cudem uda nam się z tej grupy wyjść. Mam nadzieję, fajnie by było, jakby tak się stało. No zobaczymy tak naprawdę następny mecz z Austrią, jak się potoczy. No jeżeli wygramy, no to jakąś tam szansę jeszcze będziemy mieli na wyjście, więc no trzymamy kciuki za naszych. No wy powinniście trzymać kciuki mi, żeby tutaj z tego jeszcze jakoś wyjść zwycięsko. 68 zł za 3 takie skrzynki Riptide. To jest skrzynka, kurczę, którą lubię sobie męczyć, gdy chcę trafić kosę. A kosę już od dłuższego czasu chcę trafić, właśnie z tej skrzynki jakiejś CS-owej, więc no to jest skrzynka dla mnie idealna, którą lubię sobie pomęczyć, no bo od 2016, no powtarzam to co jakiś czas, że od 2016, czyli od wtedy, kiedy gram w CS-a, no nigdy mi się nie udało kosy żadnej w CS-ie wydropić, więc no ja tutaj nic nie sugeruję, no ale fajnie by było, no chociaż tutaj na CS-GO skinsie tą kosę trafić, zwłaszcza, że te skrzynki są odwzorowane 1-1, więc no byłoby naprawdę sympatycznie, no ale no właśnie, no póki co to nic się nie udaje. Zobaczmy dalej, mamy tutaj Glock jakieś za 48 zł. Spróbujmy sobie ze 3 razy jeszcze. Raz, 2 i 3. Jeżeli się nie uda, no właśnie, 42 zł. Staną 500 zł, stary. Jeżeli nam się nie uda, to naprawdę, no średnio to widzę. A spróbujmy może jakieś tańsze skrzynki, co? Żeby tak sobie jeszcze, wiesz, porozmawiać tutaj z widzem. 3% golden coin, to jest w ogóle skrzynka, której nigdy nie otwieram, bo no, dla mnie była za tania po prostu. No ale jakoś budżet tutaj się zmniejsza, stary, no z każdym otwarciem niestety dzisiaj. Ostatnio naprawdę strasznie pechowe te odcinki, już ostatnio mówiłem, że no kurczę, nie wiem, no
czuję po prostu, że wyczerpałem szczęście tymi niedawnymi openingami i no naprawdę ostatnio no nie mogę nic praktycznie dostać fajnego, więc zobaczmy, no jest to po MC, o Jezu, patrz to, 300 zł Field Tested. No powiem, żeby ten USP nie kosztował nie wiadomo ile, 90, nie, okej, jest to do przeżycia, 100 przewagi, zobaczmy dalej, MK Lady Glass, 32 zł, spoko, mamy teraz skrzynczki procentowe. Okej, okay, jest Decimator, coś tam on zawsze podbija, nie pamiętam ile ta skrzynka kosztuje. No ale jeżeli udało nam się zdobyć tego Golden Koja, no w tym momencie nawet jeżeli ta bitwa by się tak skończyła, jeśli nikomu by nic nie poleciało, no to jest i tak fajny tutaj zastrzyk dodatkowy, bo jest to ponad 700 zł, no prawie 800. Więc no liczymy, że tą battle uda się nam wygrać. Będziemy mieli tego kafla jakoś jeszcze na dalszy opening. No i kończymy to. Tak jak przed tymi skrzynkami procentowymi się zapowiadało. Czyli no prawie 800 zł. Prawie kafla mamy. No i zobacz, to jest właśnie to, że nawet kurczę z tych mniejszych sum też jak najbardziej idzie tutaj idzie zdobyć te skiny droższe i co najważniejsze oczywiście te battle idzie wygrywać, tak? Powolutku tutaj, wiesz, grosz do grosza. I będzie Dragon Lora, tak? Zobaczmy, 6 skrzynek teraz z tym Golden Coin. No i zobaczmy, czy on nam tutaj jakoś zwróci tą battle. Easy peasy póki co, no ta naklejka naprawdę fajnie wygląda. Ale chyba wolałbym zobaczyć, no jojoj, no nie u mojego oponenta, no nie u mojego oponenta. No taką memeczkę chciałbym u mnie no nie, no i patrz, no i GG. No i to już jest nie do odegrania, stary. Musiałem nam teraz, no w tym momencie by musiał nam polecić ten Golden Koi i jakiś Mecha Industries. No ale battle niestety, no niestety, no chyba, że jakiś faktur nie w ostatniej. No nie będzie czegoś takiego niestety. No i co, pozostaje próbować dalej, 800 zł. No może na tej battle dalej bym tutaj spróbował te skrzynki CS-owe. No jest to jakaś szansa, tak? No bot trafił, tak? Bot trafił. To czemu ja bym miał nie trafić, tak? No ale zobaczmy. Hasło konkursowe by trzeba było chyba podać, nie? No mówię, no jako iż dzisiaj no, ten mecz Polaków był, no to napisz jakieś takie swoje spostrzeżenia odnośnie tego meczu. Możesz napisać, jakiego wyniku się spodziewałeś, możesz napisać, czy się spodziewałeś, że będziemy tak, no wydaje mi się, że równo grać i naprawdę wydaje mi się, że w pewnym momencie dużo osób uwierzyło, że jesteśmy w stanie nawet tą Holandię ograć jeszcze. A tam brakło no dosłownie niewiele, no 7 minut brakło, żeby ten remis dowieść tak naprawdę. Więc no szkoda, no naprawdę szkoda. No ale zobaczymy, może jakimś cudem uda się nam wyjść z tej grupy, tak? 43 zł, zobaczmy dalej. No póki co wygrywamy, ale to nie jest chyba suma jaką byśmy chcieli tutaj wygrać tą battle. Tu łącznie będzie może ze 100 zł, a jednak 228 wydaliśmy. A taką bitwę, no robimy jednak po to, żeby tą kosę zdobyć, nie? Bo jak nie, to będzie lipa, tak zwana. Zobaczmy, jest jakiś mag. 16 zł. No mówię, no to jest raptem może, chociaż wydaje mi się, że jest tu jakaś w ogóle szansa, żeby to nam się... A, zwróciło, no... No gdybyśmy nie przegrali tego, no to szansa by była jak najbardziej, tak? Ale no... Tutaj battle mówi, nie. Nic tu nie zwrócimy, no zobaczmy dalej. Jeszcze raz, 10 skrzynek Riptide. No i zobaczmy, no liczymy tak naprawdę na ten łuk szczęścia. Na tą właśnie bramkę, jak w meczu z Holandią. Zobaczmy, czy uda nam się tutaj w tych 8 skrzynkach, które zostały, zdobyć kosę. No jak nie, no to jeszcze no mamy 365 zł. To coś tam możemy jeszcze przykręcić, tak? No ale pierw zobaczmy, czy na tej battle nam się uda dopiąć swego, bo no kurczę, dzisiaj naprawdę słabiutko dzisiaj. Te battle na te skrzynki procentowe z tą moją dziewiątką, no to był taki gwóźdź do trumny trochę, nie? Mimo, że to chyba była jedna z pierwszych bitew w ogóle, no ale tam nie poleciało dosłownie nic, ani mi, ani mojemu oponentowi. Więc naprawdę, no lepa, lepa mocna, dwie ostatnie skrzynki. No i zobaczmy, no liczymy na tą kosę w tej ostatniej skrzynce. I patrz, i spada kosa. No niekoniecznie, ale wyszliśmy na plus, tak?
Znaczy nie wyszliśmy na plus, wygraliśmy bitwę, tak? Może tak to sobie powiedzmy. No dobra, zjeżdżam na dół. I tak naprawdę czy mi zostało coś innego niż po prostu próbować tą kostę zdobyć? Wydaje mi się, że nic innego mi nie zostało, więc po prostu spróbujmy. 68 zł na 3 takie skrzynki. No ja wierzę, że w końcu musi polecieć, tak? W końcu musi polecieć. Nie wiem, czy to będzie teraz. No, tam kosa przeleciała. No zobaczmy, może te normalne otwarcia nam tutaj pokażą, że jednak się da. Może pokażą, że się da. Zobaczmy, 55 zł. Czuję naprawdę już, że to jest jedne z ostatnich otwarć. Tutaj już budżet. No właśnie, że budżet już zjeżdża. No cóż, no na ile nam zostało? No dwie skrzynki mogę jeszcze otworzyć, więc no mi no, tak naprawdę zostaje podziękować za oglądanie. O, możemy jeszcze trzy otworzyć. I... A, nie powiedziałem jednej rzeczy ważnej, stary. Właśnie rzecz nie powiedziałem. Jak chcesz wygrać skina, no to oczywiście sub z dzwonem, oczywiście. Prócz wpisania hasła konkursowego. Sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. No oczywiście komentarz z hasłem konkursowym. Dołącz na Discorda i użyj kodu Kroxin. Z go skincie, jako są pełnoletnim jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku, subskrybuj, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik i wpiszesz oczywiście kodzik Kroxin przez 2x. Masz wtedy oczywiście skrzynkę na start za free, 10% więcej i możesz sobie wziąć udział w konkursie oczywiście na Hansmana rękodzieło, jak oczywiście wpłacę skanę Kroxin. Wysyłasz nagranie na Discorda i możesz sobie oczywiście wziąć udział. Dziękuję za oglądanie.